to witam Broziak. Dzień dobry, Dawid. Witam. Ostatnia konferencja i tak naprawdę ostatnia prosta przed walką z Adrianem Ciosem. I co będzie? Wygrana. To założenia, teraz tak, wszystko w porządku, jeśli chodzi o przygotowania? Tak, jak najbardziej. Wszystko w porządku, przebiegło po myśli. Słuchaj, patrząc na to, co dzisiaj się działo tu na konferencji, sporo dymów. No tak, nie da się ukryć. Masz jednego z największych zadymiarzy też naprzeciw siebie, bo no tutaj Adrian wyrasta na takiego rasowego zadymiarza, który nie cofnie się przed niczym, żeby przeciwnika psychicznie zniszczyć i też osiągnąć sławę. No dobrze wiesz, że to jest naczelny zadymiarz, chociaż coś się dzieje tutaj przed tą walką i daje to emocje ludziom. Wasze spotkanie jak przebiegło dzisiaj? Dymy. Ale jakoś czujesz się specjalnie, bo widzę, że pełny spokój, uśmiech i... U mnie zawsze spokój, no u mnie zawsze spokój, opanowanie, aczkolwiek Adrian Cios ma akurat Przepraszam, wiesz co, jestem zestresowany jeszcze tym wszystkim, co się działo. Zdenerwował mnie i staram się zawsze być opanowany, wiesz, i podchodzić na luzie, aczkolwiek on wyprowadza mnie z równowagi. To gwarantuje dobrą walkę, czy to, że możesz stracić głowę w trakcie walki i ta głowa nie zagra i nie będzie to na chłodno? Nie. Myślę, że tutaj, wiesz, do walki wejdę skupiony i zrobię to, co mam zrobić. Co musisz zrobić, żeby pokonać Adriana, oceniając jego dwie walki w MMA VIP, słynnej organizacji Marcina Neimana? No wiele tam nie pokazał, więc myślę, że niewiele będę musiał zrobić, żeby go pokonać. Aczkolwiek zrobię wszystko, żeby tak było. Zaklinaczem koni już coś tam pokazał. No. Zabijaczem, przepraszam. Rolnik zabijacz. No. No nie, jakoś... Ja tak nie, zawsze żartuję z tego pseudonimu, ale to no tak jakoś mi się dobrze komponuje. Nie robi to na mnie wrażenia, te jego umiejętności, więc tu wychodzę do walki pewny i zmotywowany i na pewno to wygram. Przygotowania były w WCA, też widziałem, że chyba byłeś na jakichś treningach. Tak, głównie teraz WCA przygotowania, tak naprawdę tu wychodzę. Nie w Uniku? Nie, w Uniku nie. Jacek Sieksa złamał rękę. Od stójki, tak? Jacek od Sieksa, od stójki. No to był mój główny trener, tak naprawdę, który mi... A Przemek Szyszka ma za dużo na głowie, że... Nie, a Przemek Szyszka w tej grupie porannej, na którą ja chodziłem codziennie, tam są za ciężcy zawodnicy i nie było w mojej wadze nikogo, więc stwierdziłem, że po prostu no, muszę zmienić, no i za daleko mi jest dojeżdżać do Unika, więc ta zmiana na WCA... To jest dużo czasu po prostu zaoszczędzam teraz na dojazdach. Z kim ci się najlepiej robi w ogóle w WCA z tych chłopaków? Co dużo jest dobrych chłopaków i w mojej wadze, więc tam mi się robi akurat fajnie. Wagowo tam jest rewelacja. 70 czy ciężsi troszkę, czy lżejsi? Bardziej z którymi sparujesz, z którymi celujesz? Wiesz co, i sparuję z tymi cięższymi lekko, bo aż takich dużo cięższych ode mnie tam nie ma. No głównie, tak w swojej wadze. Staram się dobierać tutaj pod swoją wagę. Na tle profesjonalnych zawodników jak teraz wyglądałeś? Ja myślę, że dobrze, no. Myślę, że jest okej. Nie było obawy o to, że uszkodzą, że coś się stanie i tak dalej, nie, że zaostrzą? Nie, profesjonalni zawodnicy to właśnie tej obawy nie ma, że uszkodzą. Najgorzej jest trenować i sparować z amatorami. Oni są tacy nieskoordynowani i tam często są kontuzje, a właśnie z tymi doświadczonymi zawodnikami to jest bardzo dobrze. Na którąś walkę szczególnie czekasz? Tutaj Alan ma walczyć z dwoma rywalami. Alan też tam chyba się przygotowywał z WCA, ale ostatnio go nie było widać. Szczególnie czekam na swoją walkę. Nie, to jasne, ale czy jeszcze na którąś? No tak. Jestem ciekaw, jak Alan sobie poradzi w tej właśnie walce 1-2. A z Denisem Załęckim jak pojedynek K1, bo też miałeś doświadczenie w K1 z Kasiuszem? Jakbyś widział na przykład pojedynek Alan-Kasiusz? W K1. No, Kasiusz bije się już tylko w boksie, więc nie widzę tego pojedynku, a tak mi się wydaje, że do tego by nie doszło. A z Denisem, jak twoim zdaniem Alan miał szansę wygrać, czy raczej miał szansę przetrwać?
No i przetrwał. Miał szansę przetrwać i przetrwał, czyli tak naprawdę no bardzo dobrze się został odebrany przez ludzi, nie? Że przetrwał te trzy rundy. Bardzo duża różnica tam wagi. Denis też jest dobrym zawodnikiem. To nie jest różnica wagi, tylko wagi. Tylko umiejętności tam były, wiesz, na podobnym poziomie, a wagowo Denis tutaj miał mocno, czym przylać. Mocno przeważał. No tak, no ma potężne uderzenie, co Alan mógł odczuć. Dawid, czekamy w takim razie za tydzień na Twoją walkę. Oczywiście wcześniej proces ważenia, proces cały media treningu. Chętnie zobaczę, jak będziecie się porównawczo prezentowali. No i co, widzimy się już bezpośrednio w sobotę na walce w Łodzi. Dziękuję bardzo za wywiad i co, powodzenia i oby na ostatnim etapie coś się jeszcze nie wydarzyło, żeby nie było żadnej kontuzji. Do zobaczenia w Łodzi. Dawid Ambram, proszę. Dziękuję bardzo.